zatem piłka poszła w ruch i rozpoczęliśmy transmisję z pierwszego meczu Mistrzostw Polski Juniorów do 20 lat. Taka impreza odbyła się w Radomiu po raz pierwszy w historii tego miasta, także spodziewamy się, że zainteresowanie będzie bardzo duże. Szczególnie na meczach gospodarzy zapewne. Myślę, że będzie nawet komplet hali. A na finał pewnie będzie trudno wszystkich pomieścić. Na razie bez punktu w ataku SKS. Trochę nerwowy chyba ten początek, prawda? No, tak jak wspominaliśmy, to już jest trzeci rzut. Trzecia akcja, można powiedzieć. Czwarta akcja obu zespołów i nie mamy dalej punktów. No, mamy pierwsze kosze, pierwsze punkty. Tak, pierwsze punkty Filipa Struskiego, gracz, który gra w Ekstraklasie. I widać tu doświadczenie szybko opanowało nerwy. No, bardzo ładny rzut. Michał Wielechowski za 3 punkty. Za 3 punkty. Czyli odpowiedź błyskawiczna. Kolejny bardzo ładny rzut z jeszcze większej odległości. I wynik mamy w tej chwili, prowadzenie zespołu z Poznania. Ze Starogardu Gdańskiego. Strata piłki. Poznaniacy w ataku. Ponownie Michał Wielechowski za 3, tym razem niecelnie. Skuteczna akcja Piotra Wielocha. Na tablicy wyników mamy remis 5-5 i jeszcze jeden dodatkowy rzut. Sześć do pięciu prowadzi Poznań. Że nadal jest remis 5 do 5. Czy to jest wynik? Nie, jest 6 do 5, jest dobrze. 6-5, tak. Trochę z opóźnieniem zareagował obsługa tablicy. Po rzutach wolnych drużyna z Poznania wyszła na całym placu i uzyskała korzyść. Drużyna ze Starogardu straciła piłkę. No. W ostatniej sekundzie faul. Ale faul zbierającego z numerem 17 Michał Marek. Jest to jego pierwszy. Czyli faul w ataku. Tak, można tak powiedzieć. Ponownie drużyna z Poznania kryjąca na całym placu. Thank you.
7-6 dla Starogardu Gdańskiego. Tak jak spodziewaliśmy się, mecz jest na razie bardzo wyrównany. Myślę, że to te pierwsze minuty, pierwsze kwarta to takie rozpoznanie. Więc obie drużyny jeszcze może nie pokazują w swoich 100%. Czy na razie tak jak w boksie, rozpoznanie, podwójna garda, tak. Pojedyncze ciosy. Ponownie Piotr Wieloch, ponownie faulowany, dwa punkty i jeszcze raz stanie na linii rzutów wolnych. Na jego koncie już jest 5 oczek. Na razie to zawodnik wyróżniający się. Tak. Ale chyba tego spodziewałeś się. Ja przyznam się szczerze, że to chyba jest tylko kwestia czasu, kiedy Poznań osiągnie bezpieczną przewagę i trener będzie spokojny o wynik. Niezdolne podanie. Na boisku pojawił się Damian Szymczek. Damian to MVP z Mistrzostw Polski U16, które odbyły się 4 lata w 2010 w Krakowie. Kolejne punkty dla Poznania. Przewaga zaczyna powoli rosnąć. Tak. 4 punkty. Michał Marek to chyba jeden z najwyższych graczy na tych mistrzostwach Polski, mierzący 2,8 m. I dodajmy, że jest o 2 lata młodszy, a więc również będzie grał w mistrzostwach Polski U18, czyli zwykłego juniora. Razem strata piłki, ale ponownie w akcji poznaniacy. Damian Fischer za 3 punkty o czas poprosił trener gości ze Starogardu Gdańskiego. Wynik na tablicy chyba... Wciąż stary wynik. 14-7. A do końca mamy niecałe 5 minut. Jak myślisz, czy to oznacza, że Poznań zaczyna uzyskiwać przewagę, którą się spodziewałeś? Myślę, że tak. Poznań, tak jak powiedziałem wcześniej, to ma wyrównany skład i też nie oszukujmy się, jest jednym z kandydatów do medalu. Myślę, że ogromną niespodzianką, wręcz rozczarowaniem by było, gdyby nie stanął na podium. Co w takiej przerwie może trener przekazać zawodnikom, tym przegrywającym? Ja myślę, że tutaj muszą na pewno poprawić obronę. Zbyt dużą łatwością zrzucają punkty poznaniacy. Mieli dwie akcje 2 plus 1, dwie trójki. Ale też nie oszukujmy się, zespół z Poznania jest dużo wyższy, łatwiej im się gra, mogą zbierać piłki. Zespół ze Starogardu, za to dla nich jest tak... Duży plus, wielkie brawa dla trenera i całego sztabu szkoleniowego oraz całego klubu, wszystkich zawodników, że są w finale, bo przypomnę, że mieli naprawdę bardzo ciężką drogę, aby się dostać tutaj do finałów. Wyeliminowali TKM Włocławek z takimi graczami jak Witliński 2-7, Olejnicza, który jest w SMS-ie, Cetniewo również 2-7 i grający w Ekstraklasie, między innymi Warszawski. Ale wcześniej, zanim zespoły rywalizowały w turniejach półfinałowych, musiały przejść eliminacje wojewódzkie. Tak, Starogard Gdański grał w strefie pomorskiej
I tam wygrał z GTK Gdynia, który jest połączony również z ASECO. To też była wielka niespodzianka. Także dla nich naprawdę jest to wielki wyczyn. No, mecz zaczyna nabierać rumieńców, Dawid. Walka do upadłego. W akcji SKS Starogard Gdański. Nieco przyspieszyli grę. O proszę, i piękny rzut. I trójka Przemysława Michałowskiego. To już tylko 4 punkty przewagi. Może być jeszcze ciekawie. Ale odpowiedź poznaniaków natychmiastowa. Tak. Wykorzystał mismatch, czyli tak zwana zmiana krycia między wysokim a niskim, bądź też odwrotnie. 5 nie wpadła do kosza tym razem, ale zawodnik był faulowany. Na linii rzutów wolnych Kacper Radwański. Przypomnijmy, że Kacper Radwański kiedyś grał w Rosie. Grał w juniorach. Pierwszy rzut celny. 17 do 10. I drugi rzut również. Starogard walczy, jak widać. Nie podaje się. 16 do 10. Natomiast jeśli tego kamera nie pokazuje, ale jeśli spojrzymy na ławkę poznaniaków, to jest naprawdę bardzo szeroka, włącznie z fizjoterapeutą, masażystą, kierownikiem. Trochę inaczej to wygląda u gości. Chyba to znaczy, że Poznań przyjechał z apetytem na medal. To ciekawe, Poznań na dzisiaj nie ma zespołu seniorowskiego w ekstraklasie, a tak. Jednak potrafi mieć zespoły młodzieżowe bardzo mocne. Nie mają zespołu w ekstraklasie, ale jest zespół z Poznania grający w pierwszej lidze. I oczywiście ci chłopcy, ci zawodnicy grają w drugiej lidze. Ten zespół trochę jest pod inną nazwą. Wtedy gra jako Basket Junior Suchy Las. To miejscowość niedaleko Poznania. I skuteczna akcja Marcina Słowikowskiego. Było 7 punktów różnicy, jest 4. Tanio skóry chyba nie sprzedadzą. Na trybunach coraz więcej widowni. Młodzież szkolna zespołu szkół budowlanych korzysta z możliwości obejrzenia koszykówki na dobrym poziomie. To cieszy i trochę martwi, bo o 18.45 chyba zabraknie miejsc. Na to się zanosi. Zagra Rosa Radom. Będzie to jej pierwszy mecz w tym turnieju. Rosa uważana jest za jednego z głównych faworytów do zdobycia chyba nawet złotego medalu. Tak, ostatnio Karol Gutkowski, trener Rosy, powiedział, że do 3 razy sztuka. W poprzednich latach no, zajął najgorsze miejsce dla sportowców, czyli 4 tuż za podium. Myślę, że teraz ten jest ogromna szansa, że zajmie pierwszy. I na to zresztą liczymy. Tymczasem na boisku coraz ciekawiej. Akcje nabierają rozmachu wyraźnie. Chociaż cały czas Poznań utrzymuje może niewielką, ale jednak widoczną przewagę. Jakub Fischer 2 punkty. To również złoty medalista z kadetów, z U16. I na boisku jest jeszcze jeden zawodnik z numerem 16, Filip Fischer. On również zdobył złoty medal na Mistrzostwach Polski w Krakowie kadetów. Do 16, rzuty wolne. Ponownie Kacper Radwański, to już jego 5 punkt. Dobra.
się wywodzę tym razem do zespołu z Poznania. Szansa na podwyższenie wyniku 22 do 18 w tej chwili. Damian Szymczak, pierwszy celny, czwarty punkt. I piąte oczko dla Damiana, 24 do 18. Bardzo ładny rzut z dystansu. To jest chyba to doświadczenie z Ekstraklasy. To już drugi sezon Kacpra Radwańskiego. Wolna pozycja, od razu rzucił za 3. 24-21. Kolejne rzuty osobiste. Pochwały na zawodników z Poznania. Tym razem Damian Szymczak nie trafia. Biurka Filipastrowskiego. Trzy punkty przewagi i szansa dla SKS-u na zmniejszenie straty. Rzut jednak niecelny tym razem. Szybka akcja Poznaniaków. Ale również rzut niecelny, wycofanie do piłki do tyłu. Tym razem rzut skuteczny. 26 do 21 dla basketu Poznań. Basket junior ma tą przewagę, że ma wyższych zawodników, a więc nawet jeśli nie trafią podczas pierwszej akcji, to mają szansę zebrać i ponowić akcję. To jest duży handicap dla całego zespołu. Zresztą to po statystykach widzimy, że już mają 5 zbiórek w ataku. Jeśli tak dalej będzie, to mogą mieć około 20 zbiórek w samym ataku, a to jest duża liczba. Kacper Radwański w szybkim ataku. Coast to coast, niecelny. I w drugą stronę Poznań. Kontra przyniosła punkty. Przewaga rośnie do 7 punktów jeszcze w tej chwili dla zespołu z Poznania. Szymon Michalik w kontrze, podawał Damian Szymczak. Co ciekawe, trenerzy ze Starogardu spokojnie obserwują mecz, natomiast trener Poznaniaków, jak widać, żyje przy tej linii bocznej, chociaż prowadzą jego zawodnicy. Trener Przemysław Świeczurek zawsze impulsywnie reaguje, także żyje z drużyną. Jakieś tajemnicze znaki trenera Poznaniaków. Co to mogło oznaczać? No zaraz sprawdzimy. Wiemy, że nos. Sprawdzimy, co to się nie przeło, tylko w nos. Tak, tak. Zaraz sprawdzimy, co to oznacza. To będzie na pewno jedna z ostatnich akcji. Zostało 4 sekundy do końca. Może chodziło o po 3 punkty. Myślę, że to jest ta końcowa akcja, tak zwany quick hitter, ale niewykorzystana. Zakończyła się pierwsza kwarta meczu, pierwsza kwarta tych mistrzostw. Basket Poznań prowadzi 28 do 21 z SKS-em Starogard Gdański. Było przez chwilę gorąco, były 3 punkty przewagi, 24-21 i kilka akcji gości niewykorzystanych. A mogło być ciekawie, gdyby trafili trójkę, trafili dwójkę. Myślę, że Poznań wtedy, może i by trener Poznania wziął czas. A tak to na razie jest spokojnie. Podajmy, że Poznań do finału w Radomiu wszedł z kompletem zwycięstw. Wygrał z Gimbaskiem Wrocław, z Mickiewiczem Katowice oraz ze Startem Lublin. SKS, jak już mówiliśmy, doznał jednej porażki w półfinale. Zajął drugie miejsce, ale uległ zespołowi z Zielonej Góry, który też należy do raczej mocniejszych zespołów. Myślę, że też również należy do faworytów.
Zastal Zielona Góra to taka tradycyjna nazwa. Przez lata wszyscy widzieli, że w Zielonej Górze gra zespół Zastalu. Od niedawna jest to zespół Stelmetu. Tak, to nazwa Stelmet, ale zespół z Zielonej Góry, ci zawodnicy grają tak podobnie jak z Poznania, grają też w innej drużynie. Nowa Sól, nazywają się Muszkieterzy, także też mają już debiut w drugiej lidze i są doświadczeni. Nazwy w koszykówce są coraz ciekawsze, tak na wzór chyba amerykański. Rzucamy okiem na statystyki. Z Poznania wyróżnia się Piotrek Wieloch, 6 oczek i po 5 ma Damian Szymczak oraz Michał Wielechowski. Z Stradaru Gdańskiego 9 punktów Kacper Radwański. Zaczynamy drugą kwartę. W ataku SKS Stargard Gdański. Jak sądzisz, czy oni mogą jeszcze w tej chwili doprowadzić do remisu w ciągu kilku najbliższych minut? Nie wiem, czy w ciągu kilku najbliższych minut, ale to jeszcze jest koszykówka młodzieżowa, więc tutaj się wszystko może zdarzyć. Dodajmy, że Kacper Radwański, Filip Struski rzucają za 3. Tak naprawdę to brakuje im 2 rzutów celnych za 3, aby ten wynik już całkiem inaczej wyglądał. Kolejny niecelny rzut zespołu ze Starogardu Gdańskiego. Chyba trochę jednak nerwy ich zjadają. Nie powiedziałbym, że nerwy. Być może ta krótka ławka i trochę mogą być podmęczeni. Natomiast z drugiej strony mamy 2 celne oczka i ta przewaga się powiększa 30 do 21. W takich zawodach chyba szczególne znaczenie ma właśnie odpowiednia ławka, bo zawody trwają przez 5 dni, same eliminacje przez 3 dni. Kto chce awansować do półfinału i grać o medale, musi mieć zespół naprawdę wyrównany. Tak, to się zgadza i to od razu wtedy wiemy, kto może być tym faworytem, kto może mieć medal. Choć na przykładzie zespołu Starogardu Gdańskiego, gdzie właściwie mają tylko 2 zawodników doświadczonych, wspomniany wcześniej Kacper Radwański i Filip Struski, okazało się, że potrafią wygrać z GTK Gdynia Asseco. SKS nie rezygnuje, jak widzimy, kolejna próba rzutu za 3 punkty i znowu niecelnie. Kacper Radwański, 11 punkt. Tym razem celnie SKS. Przewaga topnieje do 7 punktów. Przez te pierwsze 3 dni, kiedy gramy, ważny jest pierwszy mecz, żeby wygrać wysoko, bo może się tak zdarzyć, że 3 drużyny będą mieć tą samą ilość punktów i później się liczy tak zwana mała tabelka. Więc podejrzewam, że tutaj trener z Poznania będzie chciał wygrać jak najwięcej. Doświadczyła tego m.in. Rosa 2 lata temu, kiedy była gospodarzem turnieju półfinałowego w Radomiu. Zgadza się i zabrakło wtedy, chyba im jednego oczka wtedy. Zabrakło bardzo niewiele. Okazało się, że nie wszystkie zespoły wtedy chyba grały tak, no, jak się mówi, sportowo. Ja bym spojrzał na to trochę inaczej. Jeśli ktoś chce awansować, to musi wygrywać odpowiednią ilością różnicy, nie patrzeć na innych. Przewaga Poznaniaków to już w tej chwili 10 punktów. Właśnie tych 2 graczy chyba będzie rzucało najwięcej, Kacper i Filip. Kacper ma już 11 oczek na swoim koncie, a Filip 4. Kolejne punkty Poznaniaków nie pozwalają przeciwnikom odrobić straty. Cały czas to 10 punktów. Na boisku pojawia się Michał Marek z numerem 17 i 13, Michał Wielechowski.
Michał Wielechowski ma 5 punktów na koncie. Podejrzewam, że teraz może nastąpić odjazd, że chyba Poznań zwiększy tę przewagę. No zobaczymy. Przynajmniej tak wynika ze składu personalnego. Jak widać, przeciwnicy się chyba wystraszyli tych zawodników, bo od razu niecelne podanie. Kibiców nam się pojawia coraz więcej. Kolejne klasy, kolejni kibice. Na widowni jest m.in. przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik oraz trener Rosy z Ekstraklasy Wojciech Kamiński. Dynamiczna akcja poznaniaków. Wejście pod kosz. Jakub Fischer niecelnie. Ale jednak piłka nie wpadła do kosza tym razem. Chociaż akcja była naprawdę bardzo ciekawa. Się pod kosz, ale zawodnik zatrzymany nieprzypisowo. To już drugi faul, można powiedzieć, w jednej akcji w ataku zawodników z Poznania. W tym momencie wydaje się, że kryją strefą 3-2. No i niecelnie niestety, znaczy niestety oczywiście dla SKS-u, bo mogli zmniejszyć wydatnie stratę. Szkoda, że nie zauważył zawodnika. Michał Marek był wolny pod koszem. No i kolejna akcja, po której poznaniacy tracą piłkę. Tak, ale tego prezentu nie potrafią wykorzystać rywale. Wynik wciąż 35-25 dla poznaniaków. Jest w tej chwili już 2 punkty mniej. Może coś drgnęło w zespole ze Starogardu Gdańskiego. Zaraz zobaczymy. Trzecia akcja kolejna bez zdobycia punktu, ale chyba rzuty wolne będą. Przy zbiórce faulował Michał Marek. To jego drugi faul. Oddechu dla kibiców, bo ostatnio coś ta piłka rzadziej wpada do kosza. Tak, tak. Prawdziwe kibicowanie zacznie się o 18:45. I za 3 punkty. Przewaga topnieje, było 10 punktów, jest tylko 5. Od razu reakcja trenera z Poznania wprowadzi Damiana. Damiana Szymczaka. Kolejny rzut nie. Celny. Zespół ze Starogardu Gdańskiego w tych mistrzostwach jest trochę jak kopciuszek. Chyba nikt na niego nie stawia, a może sprawić niespodziankę. No podobnie jak na przykład AZS AGH Kraków w radomskim półfinale. Nie stawiono na niego, a jednak zdołał awansować. Tak, w ostatnim meczu wygrali, a dodajmy, że AZS AGH to nie mistrz strefy małopolskiej i świętokrzyskiej, a wicemistrz. Mistrz województwa małopolskiego, Wisła Kraków, nie dostała się. Trener Grabowski sam dziwił się, w jaki sposób jego zawodnicy awansowali, ale oczywiście bardzo się z tego faktu cieszył,
i zapewne jego zawodnicy będą walczyć tutaj ostro w Radomiu. No, ładna akcja była, ale ponownie niecelny. Coś ze skutecznością szwankuje. Tak. Skuteczność u zawodników z Poznania. Myślę, że jeszcze jedna niecelna akcja i chyba trener weźmie czas. Mamy 37-32. 5 punktów. Trener Poznaniaków jeszcze nie brał czasu. Zobaczmy. Niecelnie. Szykuje się kolejna zmiana w zespole basketu. Faulowany był Filip Struski, on stanie na linii rzutów wolnych. No, w zespole z Poznania mamy zmiany. Ale na razie chwila przerwy. Trenerzy mają czas na przekazanie swoich przemyśleń zawodnikom. Ciekawe, czy trener z Poznania mówi właśnie o skuteczności, o tych niecelnych rzutach. Myślę, że tutaj trzeba powiedzieć o trochę o spokoju, bo mieliśmy kilka akcji niecelnych. Nie można powiedzieć, że były one nie do końca niedokładne, ale chyba brak koncentracji. Jedyna ta ostatnia akcja z szybkiego ataku. Dwa naprawdę świetne podania i zawodnik nie wykorzystuje sytuacji 1-0. O dziwo, ten czas wziął trener gości. Zostało 2 minuty i 50 sekund do końca. Gości, czyli... Czyli ze Starogardu Gdańskiego. Ciekawe, czy zawodnicy basketu rzeczywiście zaczęli trochę lekceważyć może przeciwnika przy tych 10 punktów. To 10 punktów w koszykówce to nie jest tak dużo. Myślę, że to nie chodzi tutaj o wynik. Oni może spojrzeli na swoje warunki i warunki rywali. Mają dwóch zawodników 2-8, 2-2 ma, a w zespole ze Starogardu Gdańskiego tak naprawdę najwyższym graczem jest Filip Struski, który gra na skrzydle. Do końca drugiej kwarty pozostało już niecałe 3 minuty. Dokładnie 9 minut i 50 sekund. Jeśli Filip trafi 2, 37-34, czyli można powiedzieć, że wrócą do gry. Tym ciekawiej dla kibiców. Otóż to. Pierwszy rzut wolny wykorzystany, drugi również. Tylko 3 punkty. I tak jak powiedziałem, 3 punkty. Ciekawa, jaka będzie odpowiedź zespołu z Poznania. No, taką akcję już widzieliśmy. I znowu niecelnie. Tym razem Kuba Fischer. Strata Filipa Struskiego. Szybkie przejście. No i przerwali. SKS mocno poirytowany postawą swoich zawodników w tej akcji. Tak, nikt nie pomógł Filipowi. Był pod koszem, nikt mu nie zbiegł. Gdyby ktoś zbiegł, mógł zdobyć 2 łatwe punkty. To jest drugi faul Filipa. No i kontra zawodników SKS-u. Proszę bardzo, ładna akcja, wykorzystanie sytuacji. Jest czas dla trenera z Poznania. Trochę może za późno, tak. No ta przewaga była 10 punktów i wydawało się, że po tej zmianie, przy tak długiej ławce, przewaga będzie rosła, a tu się okazało wręcz przeciwnie. Może zmiennicy jednak nie są tacy mocni, jak się wydawało przed turniejem, może są w słabszej formie na przykład. Chyba to, co powiedziałeś wcześniej, trochę zlekceważyli rywala. No. Zostało 2 minuty, myślę, że za te 2 minuty w szatni Poznaniaków będzie ostro. W każdym razie zapowiadają się duże emocje już po przerwie, a na razie jeszcze mamy 2 minuty gry.
Najwięcej punktów dla gości. Kacper Radwański 11, 10 Filip Struski. U rywali, czyli Biofarm Basket Junior Poznań. 7 oczek dla Damiana Szymczaka. Widzę, że chłopcy ze SKS-u są bardzo zmotywowani w tej chwili. Wychodzą tacy bojowo nastawieni na parkiet. Trener ich jeszcze dodatkowo mobilizuje. To jest dla nich taki mecz. Nic nie mamy do stracenia. Gramy z faworytem. Takie zwycięstwa smakują chyba najbardziej. Otóż to. Ale tu mamy jeszcze 22 minuty, także wszystko się może zdarzyć. Na razie Poznań w akcji. Dążą do pick and rolla. Filip Struski pomagał, nie można było wcześniej wejść. I faul. To dopiero jest drugi faul drużyny, więc bez konsekwencji. Piłka z boku. Pod koszem mamy mismatch niewykorzystany. No i znowu bez kosza, bez punktów. Zaczarowany ten kosz jest. Kacper Radwański za 3. Niecelnie, ale zbiera w ataku. Nie ma faulu. Stracił piłkę. Taka wymiana ciosów koszykarska. I znowu SKS. Znowu niecelnie basket. Trener Poznaniaków już coraz bardziej poirytowany. By z niedowierzaniem patrzy, co się dzieje na boisku. I proszę, punkty dla SKS-u. Czyli mamy... No to jest drugie prowadzenie, bo pierwsze prowadzenie było 2-0. Ale mamy prowadzenie SKS-u. 39-37. Nie ma kosza. Jakub Fischer kontra. Nie. Widzę, że akcję wstrzymał Filip Struski. Zostało 17 sekund do końca. Poznaniacy nie mogą faulować tej akcji. Piłka do Kacpra Radwańskiego, faulowany. Nie będą rzuty, tak? Wolne. Tak, rzuty wolne już będą. Na 7 sekund przed końcem drugiej kwarty meczu. Basket Poznań, SKS Stargard Gdański. Szansa na podwyższenie wyniku. Jeżeli będą to rzuty celne, to będziemy mogli powiedzieć, że sensacja wisi w powietrzu. Można tak powiedzieć. Jeszcze trener Poznania ma jeden czas na tą połowę. A do końca 7 sekund. Pierwszy celny. No, Poznaniacy będą chyba musieli wrzucić drugi bieg, jeżeli będą chcieli wygrać ten mecz. Albo sięgnąć po jeszcze głębsze rezerwy, jeżeli takie mają. Zostały 3 sekundy, 2, rzut za 3. No, niecelny, ale jest zaliczony. Celnie zaliczył dobitkę Filipa Pfeffera. Wynik ruszył. 40 do 39 dla SKS-u Stargard Gdański. Wynik nieco niespodziewany, choć oczywiście o sensacji tutaj trudno mówić. Tak, myślę, że tak jak wcześniej powiedziałeś, trochę zlekceważyli rywala poznaniacy. Z plusem dla kibiców i dla nas. A teraz będziemy mieli kilka minut przerwy. Widzimy się po przerwie. Widzimy się po przerwie.